czyli jutro spotkanie kolejne amerykańskie. Reżimu syryjskiego w odpowiedzi na ubiegłotygodniowy atak gazowy w prowincji Idlib, gdzie zginęło około 90 osób. O jego przeprowadzenie oskarża się reżim prezydenta Bashara al-Assada. Na południowym wschodzie kraju zaburzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zaburzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia deszczu. Po południu na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 15-17 stopni na krańcach północnych do 21 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na północy kraju oraz w górach i w rejonach burz. Okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. W Tatrach do 80, południowo-zachodnich. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. Więcej informacji na www.radiomaryja.pl. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych rozmawiać będziemy o sytuacji syryjskich rodzin w Aleppo i Hasakie. Temat ten przybliży nam siostra Ani de Maria, przełożona sióstr Jezusa i Maryi w Damaszku i Aleppo. Pierwsza część rozmów o godzinie 18.15, również w telewizji Trwam. Druga w Radio Maryja o 21.30. Budujemy dobrą przyszłość własną najbliższych ojczyzn. Aby zbudować dobrą przyszłość, pomyślmy, zaplanujmy i organizujmy już teraz, myślmy nad tym, jak to zrobić najlepiej, pielgrzymki dla młodzieży, dzieci i całej rodziny Radia Maryja. A więc z młodzieżą idziemy do Matki Najświętszej pod hasłem idźmy z Maryją i głośmy Chrystusa. Pielgrzymka młodzieży, pierwszą sobotę miesiąca, 6 maja. Dzieci, 11 czerwca. Polonia w Ameryce i Kanadzie, 2 lipca. Cała rodzina Radia Maryja w Polsce, 9 lipca. Kto pragnie, zapraszamy już 8 lipca w sobotę. A więc 9 lipca, cała rodzina Radia Maryja, zapraszamy. Sam zdrowiu musimy zwrócić uwagę na tekst z 2 lipca. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, współpracownicy Radia Maryja i Telewizji Trwam. Od paru lat prosimy o podawanie nazwisk tych, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej od śmierci z rąk Niemców. Jest już zgłoszonych ponad 40 tysięcy nazwisk tych bohaterów, choć rozpoczęliśmy tę akcję 67 lat po wojnie, a więc wielu świadków tych heroicznych czynów zmarło i już wiele nie będzie można ocalić od zapomnienia. Obecnie Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość, który powołała 1 stycznia tego roku Fundacja Lux Veritatis, również opracowuje dokumentację dotychczas niezgłoszonych na nasz apel bohaterów ratujących Żydów. Prosimy, nie odkładajcie Państwo na później, lecz zgłaszajcie teraz nazwiska tych bohaterów, o których wiecie, ocalmy ich od zapomnienia. Niech będą oni jak światło dla następnych pokoleń. A oto numer telefonu dla tej akcji 56
610-81-64. Powtarzam, 56-610-81-64. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30. Jeśli telefon jest zajęty, prosimy próbować aż do skutku. Bądźmy cierpliwi. Centrala nasza przyjmuje tylko telefony niezastrzeżone. Jeszcze raz przypominam numer telefonu do tej akcji Ocalić od zapomnienia 56-610-81-64. Powtarzam, 56-610-81-64. Także numer podawany we wtorkowej audycji Ocalić od zapomnienia jest aktualny. To jest inny numer, ale również aktualny. Bóg zapłaca zrozumienie i współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Ocalmy od zapomnienia tych wielkich bohaterów, męczenników II wojny światowej za innych ludzi. Minut po godzinie 13, 10 kwietnia 2017 roku rozpoczynamy aktualności dnia. Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności kata nie mogła ich wznieść błagalnie do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o litość, ni wezwać znikąd pomocy. W podartym jenieckim płaszczu martwą do rowu zepchnięto i zasypano ziemią, krwią na wskroś przesiąknięto. By zmartwychwstać nie mogła, by nikt się nie doszukał, by nikt się nie domyślił tej samotnej mogiły, tych prochów i tych kości, świadectwa największej hańby i największej podłości. Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie. Bo nawet wiatr, choć był świadkiem, poświęcił mi i tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy. Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy i woła o sprawiedliwość i prawdę po świecie niesie, prawdę o jeńców tysiącach zgładzonych w katyńskim lesie. Thank you.
Aktualności dnia, pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, dzisiaj 7 lat od Smoleńska, od tej tragicznej wiadomości, która dobiegała do nas, no później sprawiła, że Polacy stanęli na krakowskim przedmieściu, że modlili się, że byli razem. A później pamiętamy także i walkę o krzyż na krakowskim przedmieściu i prowokatorów i pluszowe misie na krzyżach i przypalanie ludzi niedopałkami papierosów. Wszystko, na to wszystko patrzyła ówczesna władza i jakby dawała ciche przyzwolenie na tego typu agresję. Jak wygląda Polska 7 lat po tym tragicznym zdarzeniu, którego przyczyny jeszcze nie są ustalone? Oczywiście cały ten problem czy tę rocznicę wieloaspektowo można rozpatrywać. Jedna rzecz to czy mój ojciec mówi, że po tej śmierci, po tym tragicznym wydarzeniu mieliśmy do czynienia z tym takim duchowym, patriotycznym, a zarazem głęboko religijnym przeżyciem. Uruchomieniem wszystkich tych wspomnień też historii Polski, bo pamiętajmy o tym, że to jest też rocznica i była mordów katyńskich. Uruchomiono wówczas to takie środowisko, zdefiniowano je bardziej jako związane z ówczesnym skandalistą politycznym Januszem Palikotem w sensie właśnie tej walki o krzyż czy pewnych zachowań, byśmy powiedzieli, nielicujących z powagą śmierci, to znaczy zupełnie wyrzutych z tej naszej tradycji, naszej kultury, że jeśli ktoś w ten sposób żałobę trzyma, to się tutaj nie robi rzeczy, które są skandaliczne, czy też obrazobóstwo, które też się pojawiało, o czym mój ojciec mówił, to jak gdyby też ilustruje jedną sprawę, że pozwolono na to dlatego, ażeby wokół tej katastrofy smoleńskiej nie gromadził się cały naród w pewnej jedności. Obawiano się jakichś konsekwencji politycznych, utraty władzy przez ówczesną koalicję, więc myślę, że to było stąd związane przyzwolenie. No po drugie, cały czas w Polsce i wtedy i teraz odbyła się coś w rodzaju wojny kulturowej. Musimy pamiętać, że to, co u ludzi religijnych, u katolików, u tych żyjących klasyczną kulturą europejską, to, co wywołuje powagę, jakieś głębokie przeżycia duchowe, jest praktycznie niezrozumiałe dla tych różnych rewolucjonistów, dla których życie się redukuje do przyjemności i do czystości. I
jeśli ludzie się mobilizują pod krzyżem, to jest taką reakcję, ale nie tylko jest w Polsce. Niestety ona już coraz mocniej jest w wielu innych krajach. U nas się ujawnia oczywiście przy okazji tej smoleńskiej kwestii, ale proszę zwrócić uwagę, jak się przyjdzie spór o aborcji, w jaki sposób obrazoburcze rzeczy się pojawiają w sztuce i tak dalej. I na tym tle to się też rozgrywa. To nie jest tylko taktyka, to jest spór o głęboko rozumianą kulturę, o stosunek do tradycji, o stosunek do człowieka, do jego godności, do śmierci i tak dalej. Natomiast oczywiście wokół tego szedł ten spór polityczny i on równo szedł z tym problemem wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Wiemy o tym, że ta kwestia ciągle trwa. Ja bym zwrócił jednak uwagę, nie tyle zamach był czy nie był, bo to nie jest tak w moich kompetencjach, ani nie ma jeszcze rozstrzygnięć w tym zakresie. Natomiast pamiętajmy, że jeśli chcemy rozliczyć katastrofę smoleńską, a o tym się teraz mówi, to trzeba przyjrzeć się wszystkim okolicznościom bez względu na to, jaka była jej bezpośrednia przyczyna. Ale wszystkie pośrednie rzeczy typu organizacja lotu i rozdzielenie winy. To jest problem, to wydaje mi się, do zbadania i do rozstrzygnięcia bez wchodzenia w te emocje podniesione zamach czy brak zamachu. Bo dziwna jakaś suma różnych samobójstw, różnych śmierci ludzi w jakikolwiek sposób, w sensie analiz czy świadków, którzy wówczas umierali. To jest absolutnie do wyjaśnienia bez względu na to, jaki będzie ostateczny wniosek. Był czas w Polsce, gdy powszechnie mówiło się o tajemniczym, seryjnym samobójcy, który przychodził w piątek. No właśnie. I ja uważam, że o tym się w ogóle prawie dzisiaj nie mówi, jest fundamentalna sprawa. Wreszcie trzeba zobaczyć, jak śledztwo było prowadzone i kwestia prawda, tej konwencji chicagowskiej i oddania Rosjanom. To trzeba wyjaśnić bez względu, czy to był wypadek, czy to był zamach. Czy weźmy dalej skandaliczne rzeczy, niedopuszczalne zamiany ciał i bezczeszczenia zwłok. Cokolwiek by o tym nie powiedzieć, czy to były ofiary wypadku, czy to były ofiary zamachu, absolutnie ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność z punktu widzenia również Polski, bo to jest kwestia funkcjonowania państwa polskiego. I to wszystko, kiedy zsumujemy, to wydaje mi się tylko i wyłącznie skupienie się nad tym, prawda, jaka była bezpośrednia przyczyna wypadku, to jest bardzo ważne, czym pewnie te badania tu trwają dłużej. Równolegle absolutnie ta sprawa jest do wyjaśnienia, bo pamiętamy wówczas, jak Donald Tusk mówił, państwo zdało egzamin. W najmniejszym stopniu nie zdało. W najmniejszym stopniu. Panie profesorze, Bronisław Komorowski w rozmowie z Radiem Z mówi, powtarzam to dzisiaj, tu cytat, fundament państwa polskiego sprawdził się w 100%, jeśli chodzi o 10 kwietnia i dodaje, nie było czasu na żadne rozważania, na jakieś przeżywania i rozterki, tylko po prostu trzeba było się brać za robotę i Bronisław Komorowski wziął się za robotę. No ale przeżony za to, że przejął ster państwa przed czasem, przed oficjalnym komunikatem o śmierci prezydenta. No nie przesadzajmy, właśnie, że wszystko prawie, bo wymieniłem tu wiele rzeczy, jest wręcz skandaliczne. I w tym względzie to wymaga, w moim przekonaniu, rozliczeń ze względu na dobro państwa polskiego, które powinno absolutnie zabezpieczać tego typu wizyty. I ona przecież była w sensie technicznym przygotowywana przez rząd, a nie przez prezydenta, że absolutnie powinna umieć się znaleźć w relacjach międzynarodowych, kiedy są tematy sporne, tak jak na przykład wówczas, czy komu oddać śledztwo i wyjaśnić, jeśli bierzemy pod uwagę dziwne śmierci konkretnych świadków wydarzeń, bo inaczej to państwo nie funkcjonuje, to państwo jest po prostu teoretyczne i ono całkowicie było teoretyczne. Były pogrzeby nie tych ciał. No to przepraszam bardzo, to czy to jest zdanie egzaminu, czy to jest stanięcie na wysokości zadania, nie otwierania trumien tutaj na gruncie polskim. No, kiedy się temu tak przyjrzymy zdroworozsądkowo, wszyscy ci, którzy się niedawno wyśmiewali, że ekshumacje to nie mają sensu, już w tej chwili się nie wyśmiewają, bo widzą,
jakie z tego wynikają rzeczy, więc na tle skupić się należy w moim przekonaniu i te wszystkie rzeczy po kolei przejrzeć, naprawić, a winni powinni ponieść odpowiedzialność. Natomiast jeśli tylko i wyłącznie będziemy podnosić kwestie te ostateczne, jaka była bezpośrednia przyczyna wypadku, to nic to nie zmieni. W wyjaśnieniu tych wszystkich, o których mówiłem wcześniej, bo je absolutnie tak samo trzeba uczynić. Więc to są tak dwie sprawy. Państwo nie zdało wówczas egzaminu w najmniejszym stopniu i ci, którzy byli na jego szczytach, powinni ponieść w jakiś sposób odpowiedzialność i należy te wszystkie błędy naprawić. A w sferze tego sporu, otóż, że to się zamienił, ta cała sytuacja zamieniła się w spór polityczny, w moim przekonaniu jest potężne zwarcie ideowe, ideologiczne i to, co zwykłego Polaka, katolika oburza, właśnie ten brak szacunku dla śmierci, prawda, to o czym ojciec mówił, ten stosunek do krzyża, te obrazoburcze okrzyki, to poniewieranie ludzi, którzy stali pod krzyżem, to wszystko jest obrazem tego, z czym w istocie mamy do czynienia. Ta sprawa smoleńska, gdyby tylko odsłoniła jako jedna z, bo pamiętajmy, że kiedy był spór o aborcji, to znowuż to zostało odsłonięte, bo odsłoniła gigantyczną wojnę kulturową i zwróćcie Państwo uwagę, że jest to wojna o duszę narodu i to widać wtedy już w całej głębokości i dramatyzmie. Poza tym, panie profesorze, Polska pozostawała formalnie członkiem NATO, kiedy to się zdarzyło, ale po tej tragedii jakby polityka zagraniczna tak bardzo jawnie już poznamy koncepcję także Biura Bezpieczeństwa, ówczesne Biura Bezpieczeństwa Narodowego o sojuszach. Oficjalnie zaczęło mówić się o resecie w stosunkach z Federacją Rosyjską. Zresztą Służba Kontrwywiadu Wojskowego zawarła współpracę z Rosyjską Federacyjną Służbą Bezpieczeństwa FSB bezpośrednio po katastrofie smoleńskiej. Rosjanie mogli przejąć się również środki łączności, zasoby informatyczne, którymi dysponowali polscy generałowie. No, beneficjów tutaj było co niemiara. No a ostatecznie także Donald Tusk, co przyznał na spotkaniu z rodzinami ofiar, to on podjął decyzję o tym, żeby procedować według załącznika 13 do konwencji chicagowskiej, wbrew temu, o czym wiedziało wojsko, a więc wbrew umowie z 93 roku. No to jest państwo teoretyczne, no pamiętajmy o tym, ono funkcjonowało w różnych aspektach teoretycznie. Tutaj zgodzono się na pewne rzeczy w relacji do Rosji, w innych wypadkach, może mniej tragicznych w relacji do Niemiec. Fasada pewnej powagi, fasada, prawda, kompetencji, czysty PR, a w środku, no niestety, rzeczywistość bardzo, bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna również ze względu na to, jak właśnie funkcjonowały przy tej całych okolicznościach nasze służby powiedzmy, jak to wszystko było wyjaśniane. W tym znaczeniu, no sama komisja Miller stwierdził tak dosyć bezradnie, że cel jest głównie taki, żeby się uzgodnić do jakiegoś przynajmniej poważnego stopnia z Komisją Rosyjską, z jej ustaleniami, no bo to wywoła reperkusje społeczne. Proszę zwrócić uwagę, jak daleko Państwowa Komisja Wyjaśniania Wypadków Lotniczych działała PR-owsko, a nie merytorycznie. No to było w deklaracji już na samym początku przed jej szefa wypowiedziane, więc to są poważne problemy. Ja jeszcze raz mówię, zaostrzanie tylko jednego elementu w całym tym gigantycznym problemie, który dzieje się po prostu katastrofa smoleńska, tylko i wyłącznie do wstrzygnięcia, czy to był wprost zamach taki w sensie technicznym wykonany, czy nie był, nie jest jedynym i być może nawet nie najpoważniejszą kwestią do rozstrzygnięcia, bo nie wiadomo, czy to się to aż tak da na 100% rozstrzygnąć. Natomiast całe otoczenie tego kompromitowało
Państwo mogą przerażać, jak to się wszystko dzieje, łącznie z tymi dziwnymi śmierciami osób, jak gdyby to będących w okolicznościach tej katastrofy obecnych. Więc w tym sensie jest to naprawdę logiczne. Natomiast co do upamiętnienia, pamiętajmy o tym, że wokół tego będzie się toczyć spór i on ma dużo jeszcze większe podłoże niż samo upamiętnienie tych ofiar, bo w tle będą groby katyńskie i dużo poważniejsza kwestia, ponieważ w tle będzie szacunek dla tradycji, szacunek dla narodu, szacunek dla religii, prawda, dla zmarłych, a gdzieś z drugiej strony pogarda tej rewolucji, która do nas z zachodu przyszła i którą przejęli nieraz dawniej specy, a dzisiaj się tym posługują po to, ażeby uderzać w to, co najsilniejsze. Ale to ciekawe, bo wtedy powstało to środowisko pali kociarzy, teraz kodziarzy i różnego rodzaju przybudówki, które no choćby te miesięcznice pamięć smoleńską próbują za wszelką cenę zakłócać. No także wjazd na Wawel do brata panu Jarosławowi Kaczyńskiemu także utrudniają na wszelkie możliwe sposoby. To jest cały czas to zderzenie, że w momencie, kiedy jest jakaś próba wyjaśnienia, kiedy, no choćby wspomniał pan o tych ekshumacjach, tak, które ukazują potworny widok, gdy mówimy o tym, co państwo zrobiło i czego państwo nie zrobiło, jakie potężne zaniechania, zaniedbania wobec rodzin, ale także wobec całego społeczeństwa zostały popełnione przez ówczesnych rządzących. I zawsze przy tej okazji tworzą się takie środowiska pozbawione wszelkich skrupułów. No one są na pewno inspirowane, one są na pewno manipulowane, ale one znajdują inspirację ideologiczną w kręgach rewolucyjnych wschodnich. To nie jest tylko u nas to, że się profanuje krzyż, że się uderza w religię. No po prostu religia tej rewolucji neomarksistowskiej ma taki właśnie wymiar. A że jest praktycznie używana do tej gierki, bo na tym tle toczy się gierka, taka taktyczna, polityczna, to jest inna rzecz. Natomiast rozumiejmy cały czas głębie spraw, które są. Nieraz, kiedy ja słyszę niektórych środowisk katolickich, ciągłe to nawoływanie do dialogu, no to ja się pytam, w odniesieniu do czego? Na jakiej podstawie, jeśli ktoś nie pozwala drugiemu człowiekowi pójść pomodlić się na grobie swojego brata? Ja bardzo przepraszam wszystkiego, czy to jest przeciwnik polityczny, czy przeciwnik ideowy, ale dla Boga, no każdy zdrowo myśli, na zdrowy na umyśle jest w stanie uszanować tego typu postawę, a z tamtej strony nie ma takiego szacunku. To o jakim dialogu mówimy? Raczej mówimy o wojnie kulturowej. Trzeba sobie z tego zdać sprawę. Dziękuję bardzo, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Szczęść. Szczęść Boże. Naszym gościem jest pan redaktor Piotr
redaktorze Falkowski z naszego dziennika. Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, słuchaczom. Panie redaktorze, pan przez wiele lat zajmuje się tematem Smoleńska, tematem, który jest szczególnie trudny, bolesny, nierozwiązany. Jak pan patrzy na te 7 lat od tego, co wydarzyło się tragicznego ranka 10 kwietnia 2010 roku, także w kontekście artykułów, które w naszym dzienniku pana pióra mogliśmy na temat Smoleńska przeczytać, bo rzeczywiście nasz dziennik bardzo wnikliwie i bardzo dużo temu swoich łam poświęcił. Rzeczywiście zajmowaliśmy się bardzo dokładnie we wszystkich aspektach tą katastrofą, strony takiej technicznej, możliwych przyczyn, hipotez, także w aspekcie politycznym, społecznym, bardzo takim szerokim kontekście międzynarodowym. Ktoś policzył, że tam napisałem podobno 800 artykułów na ten temat, a sam tak naprawdę nie mogę w to uwierzyć, ale wydaje się, że tak jest. No, oczywiście bardzo zmienił się kontekst po wyborach 2015 roku. Ten temat wcześniej był taki niechciany. To znaczy był rzeczywiście bardzo taki silny nacisk społeczny. Był ciągle w społeczeństwie wielki taki ból, poczucie bezsilności, ciągle ogromne emocje, które dotyczą tej sprawy. Natomiast ze strony oficjalnych czynników państwa, rządu była taka silna niechęć jakiegokolwiek zajmowania się tą sprawą. To było takie tabu, o którym czasami trzeba było coś powiedzieć, musiała wystąpić prokuratura, musiała istnieć ta komisja, ale oby tą sprawę szybciej zapomnieć, jest jakiś raport, coś tam zrobiliśmy i tak naprawdę wszystkie te wnioski, zabiegi, żeby sprawdzać, żeby zbadać, żeby jeszcze zbadać dokładniej, żeby przesłuchać tego, przesłuchać tamtego, że są takie materiały, takie możliwości. Zamiast z pewną wdzięcznością przyjmować to, że jest takie zainteresowanie, że jest takie dążenie do prawdy, to było odsuwane. Ja, rzeczywiście to się zmieniło. Tutaj teraz odpowiednie ministerstwa, organa ścigania robią pewnie co mogą. To bez wątpienia tak jest. Te najwyższe urzędy państwowe nadają odpowiednią rangę tej sprawie. To widzimy w postaci państwowych uroczystości, w postaci wspomnienia w apelu poległych, w postaci powstających pomników, tablic, nadawania imion. Oczywiście już temat tabu nie jest, to znalazł właściwe miejsce. Natomiast z punktu widzenia tego, co najbardziej niepokoi, intryguje, czyli tego, czy przyczyny katastrofy kryją jeszcze jakąś tajemnicę, to tak czy inaczej jest to bardzo trudne, bo tej katastrofy minęło lat 7. Wtedy, kiedy minister Antoni Macierewicz powołał nowy zespół do badania tej sprawy pod komisją doktora Berczyńskiego, to też minęło tych lat 6 i jest jasne, że możliwości tego organu są znacznie mniejsze, znacznie słabsze. Tutaj te pierwotne źródła informacji, czyli wrak samolotu, to wszystko cały czas jest w Rosji i możliwości dostępu są jeszcze mniejsze niż były wcześniej. Nawet gdyby Rosjanie nie przeszkadzali, to tak czy inaczej ten wrak już by coraz mniej był w stanie, i ta ziemia w Smoleńsku, i te rzeczy coraz mniej byłyby w stanie powiedzieć, a tym bardziej, kiedy oni przeszkadzają i utrudniają. Więc te możliwości są oczywiście są bardzo ograniczone, ale jakimiś, prawda, bardziej nieszablonowymi, co trzeba przyznać, metodami, te gremia usiłują
szokujące. Platforma Obywatelska tak trochę podkpiwa w tej chwili też z rządzących. Mówią, no co, rządzicie już dobrze ponad rok i 4 miesiące i no i co, i wrak jest dalej w Federacji Rosyjskiej, a mieliście go sprowadzić. Skąd ta taka, powiedziałbym, cały czas buta po stronie tego obozu, który odszedł od władzy? Dzisiaj także Bronisław Komorowski w rozmowie z Radiem Z mówi o tym, że trzeba było się zabrać wtedy za robotę. No i dzisiaj powtarza to samo, fundament państwa polskiego sprawdził się w 100%, jeśli chodzi o 10 kwietnia. Jak Bronisław Komorowski mówi wtedy, to szkoda, że nie miał na myśli swojej kadencji, no bo to tylko tak można powiedzieć. Właśnie ten czas tuż po katastrofie, kiedy także strona rosyjska ze względu na no choćby na międzynarodową opinię publiczną, na ogromne emocje i emocje także we własnym społeczeństwie, mogła być skłonna do pewnych ustępstw. Wtedy zapanowała taka atmosfera pojednania z Polską, były w tym takie bardzo silne uczucia, emocje związane z żałobą. To był czas, kiedy można było tę atmosferę wykorzystać. Jakie by nie były rzeczywiste zamiary Rosjan, bo one były od początku niezmienne, takie jakie były, to oni wówczas znajdowali się w sytuacji, w której na pewne oczekiwania, pewne prośby strony polskiej nie można było inaczej odpowiedzieć niż się przyjmując. I wtedy była szansa. To była szansa, żeby bardzo dużo załatwić, bardzo dużo wymusić. Ja tam choćby przejrzałem rosyjskie wewnętrzne przepisy dotyczące sposobu badania katastrof państwowego lotnictwa. Gdyby zastosowano polsko-rosyjskie porozumienie rządowe przewidujące powołanie wspólnej komisji, stosowano by do tej wspólnej komisji rosyjskie przepisy o badaniu katastrof lotnictwa państwowego. Te przepisy dają zatem bardzo dużo możliwości. Czy Rosjanie by dotrzymywali słowa, czy okay, to różnie mogłoby być. Natomiast przynajmniej byłoby się na co powołać. W tej chwili tak naprawdę powołać się na niewiele, co możemy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbuje z Trybunałem Sprawiedliwości coś zrobić. No miejmy nadzieję, że coś się uda, no ale zmuszenie Rosji do czegokolwiek jest trudne. To wtedy, w czasach, kiedy Bronisław Komorowski był z wizytą, to była ostatnia wizyta głowy państwa z polskiego w Rosji w 2011 roku w kwietniu. Wtedy może jeszcze to była ostatnia chwila, kiedy jeszcze można było czegoś oczekiwać i czegoś zażądać. Panie redaktorze, równocześnie w Katyniu Rosjanie zainstalowali tablicę o sowieckich jeńcach, którzy zmarli po wojnie polsko-bolszewickiej. Wcześniej była w tym miejscu mapa Gułagu, tablica poświęcona rzekomym polskim zbrodniom na czerwonoarmistach. Wciąż panuje taka rewizjonistyczna polityka, zwłaszcza gdy idzie o Smoleńsk, o Katyń, Twer, Miednoje. Pamiętamy, że gdy prezydent Lech Kaczyński wraz z delegacją oficjalną państwową udawał się tam, udawał się, by powiedzieć o ludobójstwie, by także oddać hołd tym Polakom, którzy przez wówczas Związek Sowiecki zostali zamordowani. Dzisiaj w tych miejscach pojawiają się tego typu tablice. Jak to odczytywać? Tutaj Rosja stosuje równolegle dwoma torami. Jeden polega na odradzaniu się tego kłamstwa stalinowskiego o linii niemieckiej. On tutaj głosy, które to lansują, są może marginalne, ale
coraz liczniejsze, coraz silniejsze. Ci ludzie tacy jak Sergiej Strygin, jeszcze kilku jest takich autorów samozwańczych historyków, którzy piszą książki bardzo liczne na ten temat. Piszą książki dowodzące, że to jednak Niemcy strzelali w Katyniu i oni kiedyś wydawali te swoje książki w niskich nakładach, w niszowych wydawnictwach, organizowali spotkania w jakichś wynajętych salach niewielkich domów kultury w podobnych miejscach, często oczywiście w Tverze, w Smoleńsku, w Moskwie. Teraz pojawiają się na państwowych muzeach, w dużych miejskich aulach. W ubiegłym roku taka konferencja była w sali Muzeum Historycznego w Smoleńsku. Za kilka dni kolejna w tym duchu konferencja, że zobaczymy, co tam będzie na niej powiedziane, będzie w Smoleńsku w siedzibie uniwersytetu. To się zmienia. Organizują je coraz częściej politycy. Wprawdzie na razie politycy może nie rządzącej partii, ale partii albo Żarnowskiego, albo partii komunistycznej. No tym niemniej politycy mający określone wpływy, na przykład jeden z organizatorów poprzedniej konferencji smoleńskiej był wicegubernatorem. Także to jest, to coraz bardziej zezwala się na ten tak zwany rewizjonizm katyński. Ci ludzie z tego korzystają. No a drugi nurt, bardzo poważny i również szkodliwy, reprezentowany przez czynniki oficjalne państwa rosyjskiego, to jest ten nurt antykatynia, czyli równoważenia Katynia przez rzekome równie straszliwe zbrodnie polskie. Wytypowano to wcale nie teraz, bo to już w latach 90. wytypowano jako ten antykatyń właśnie śmierć kilkunastu tysięcy sowieckich oficerów, nie sowieckich oficerów, tylko sowieckich jeńców, którzy zmarli w Polsce po wojnie 1920 roku. Oczywiście tych ludzi nikt w Polsce nie zastrzelił, tak jak to NKWD zrobiło z Polakami w Katyniu, w Smoleńsku, w Twerze, w Krakowie, w Kijowie. Oni ginęli przede wszystkim z chorób, zresztą z chorób, które sami przynieśli z Rosji. Mniej zmarło w polskich obozach niemieckich niż zwykłych żołnierzy Armii Czerwonych umierało w tym czasie w normalnych garnizonach, nawet w garnizonach, które nie walczyły w Armii Czerwonej wówczas. Taka straszliwa była sytuacja. No ale ten kierunek jest bardzo eksponowany w Rosji przez różne czynniki, a nawet przez takie specjalnie powołane przez prezydenta Putina Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, które właściwie tylko tym się zajmuje, to znaczy takim promowaniem takiej nacjonalistycznej, militarystycznej narracji o historii Rosji. Panie redaktorze, wspomniał pan, że napisał około 800 artykułów poświęconych Smoleńskowi i tej całej sprawie. Czy jest pan w stanie przewidzieć, kiedy napisze pan ostatni artykuł na ten temat jako dziennikarz, a później to po prostu przejdzie już w gestię wyłącznie historyków? Czyli kiedy sprawa się zakończy? To jest bardzo trudne pytanie. Naprawdę trudne pytanie. Ja mam nadzieję, że... Ja jednak obawiam się, że ta sprawa potrwa długo. Jednak o zbrodni katyńskiej piszemy do dziś. I do dziś, tak jak ojciec tam zapytał, ciągle powstają różne pytania, kontrowersje. Są te dziwne tablice, których nie możemy zaakceptować i ciągle jest o czym pisać, ciągle pod hasłem Katyń, prawda? Czyli pod hasłem, które przypisać należy rokowi 1940. Także myślę, że katastrofa smoleńska może
też mieć tak daleko, tak długo w czasie idące konsekwencje i mam nadzieję, że pisanie o tym ktoś mnie kiedyś też zastąpi. Bardzo dziękuję. Pan redaktor Piotr Falkowski, nasz dziennik, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. W Radiu Maryja pan poseł Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, prezes Komitetu Katyńskiego. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry, witam państwa. Teraz i zawsze. To już 7 lat, panie Andrzeju, od tego dnia, gdy stracił pan brata pod Smoleńskiem, który jechał w oficjalnej polskiej delegacji po to, żeby wypowiedzieć prawdę o Katyniu, która do dzisiaj bywa kwestionowana. Panie Andrzeju, może wspomnijmy ten dzień, jak pan dowiedział się, jak wyglądały te pierwsze godziny. Szanowni Państwo, ten dzień chyba na zawsze już pozostanie w pamięci nie tylko mojej, ale wielu, wielu Polaków jako dzień najbardziej tragiczny, najbardziej taki nieszczęśliwy, który zaowocował tym, że przez parę lat Polacy zostali upodleni z uwagi na to, że władza, którą reprezentowała w owym czasie Platforma Obywatelska i PSL, nie stanęła na wysokości zadania, nie spełniła obietnic i nie wykazała troski o polską rację stanu. Straszyliśmy elitę narodu w strasznych, niewyjaśnionych okolicznościach, a oni służąco, ważąco oddali całe śledztwo w ręce wrogów, którzy przez wieki, bo tak trzeba powiedzieć, dążyli do uczestnienia Polski, na której Polska zawsze była przeszkodą. Prowadzone śledztwo rozdało wszelkim standardom i przykładom, jakie obowiązywały w świecie zachodnim, nie tylko nawet na Dalekim Wschodzie było to chyba prowadzone bardziej dobrze i w
zdrowie i sprawi to, co się stało. Boże, Rosjanie, tak się szczęśliwi za ciało naszych dzieci, tak zniszczyli i nie odbudowali, nie oddali wrak samolotu w czarnym skrzynku. Obrazili i odebrali honor, próbowali odebrać honor polskim oficerom, zasłużonym generałom. To jest to, czego ja osobiście nie mogę wybaczyć nigdy ani panu Tuskowi, ani panu Komorowskiemu, ani pani Kopacz, ani wszystkim tym, którzy reprezentowali tam Polskę i jeszcze później reprezentowali w komisjach, niby komisjach udających wnikliwe dociekanie do prawdy. To było wszystko inscenizacja mająca na celu jedno. Zapomnienie o tej tragedii i ogłupienie za przeproszeniem Polaków. I to niestety w dużej mierze na skutek takiej przewagi, jaką posiadali w środkach masowego przekazu, spasowanym atakom, zarówno w radiu, w telewizji, w prasie, to się udało. Polacy stracili jakby instynkt samozachowawczy, część i tylko usilna praca, tylko opór początkowo niedużych jednostek i osób i ugrupowań spowodował, że zaczęto od nowa oddychać, przywracać jakiś spokój, zadawać pytania, które doprowadziły do tego, że dzisiaj jesteśmy przy władzy. Dzisiaj możemy prowadzić śledztwo w sposób właściwy, transparentny, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, a także umiędzynarodowiliśmy śledztwo smoleńskie, gdyż wiele zagranicznych, renomowanych instytutów będzie nadało drukarki i materiały pobierane zarówno w czasie ekshumacji, jak i samolotów i materiałów pobranych na miejscu tragedii. Panie Andrzeju, cały czas te odpowiedzi na pytanie, no powiedziałbym takie rozstrzygające o to, z czym mieliśmy do czynienia, one jeszcze przed nami, ale tak, także jak pan powiedział, no śledztwo na tyle, ile to jest możliwe na skutek decyzji ówczesnych władz Donalda Tuska, Bronisława Komorowskiego i wszystkich tych, którzy wówczas pełnili władzę w Polsce, to wyjaśnianie jest dużo bardziej skomplikowane, nie tylko na skutek upływu czasu, ale jak mówię, także podjętych decyzji. Czy da się przewidzieć jakąś perspektywę, no, próby odpowiedzi na podstawowe pytania, także na ewentualne, no bo tam, gdzie mieliśmy do czynienia z przestępstwem, ze zdradą dyplomatyczną, no to również rozumiem, że powinny być poniesione konsekwencje karne przez osoby, które się tego dopuściły. Tak. Panie ojcze, myślę, że wyznaczyć cezurę czasową byłoby bardzo ryzykowne i bardzo chyba niebezpieczne. Tu już dzisiaj nie mamy presji czasu. Tak, że czas, upływ czasu, działania ludzkie zniweczyło wiele dowodów i ten czas upłynął niewykorzystany bezpowrotnie. Ale obecne środki techniczne, które są w dyspozycjach różnych instytutów, pozwolą, mam nadzieję, zadać konkretne pytania, diagnozować odpowiednio i w sposób nie budzący żadnych zastrzeżeń ani pytań wskazać konkretnych ludzi, konkretne przyczyny tego, co się stało. I do tego musimy dążyć bez oceny i wskazania.
winnych Smoleńsk, po prostu nasza racja bytu jako kraju niepodległego, niezawisłego, samodzielnego po prostu stawia znak zapytania. Musimy dbać o to, bo każdy przyzwoity naród, czczący swą i szanujący swą godność, honor, nigdy by nie pozwolił na to, by obca wraża władza i służby prowadziły śledztwo w sprawie śmierci najważniejszych osób w państwie. A niestety tak się stało. Trzeba nadrabiać, iść trochę na skróty i dążyć do celu, by odpowiedzieć na pytania, które łatwo było by odpowiedzieć, badając zarówno ciała naszych bliskich, jak i szczątki, dowody. 7 czy 6 lat teraz jest trudniej, ale nie jest to wykluczone. Myślę, że damy radę, tak jak w innych widomych już znakach zmian i nadzieja, perspektywa po prostu jest przed nami zadowalająca i obiecująca. Zatem niech młyny sprawiedliwości mielą. Bardzo dziękuję panie pośle, panie Andrzeju, za rozmowę. Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego i brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął pod Smoleńskiem. Szczęść Boże, drogi ojcze, szczęść Boże, radiosłuchacze, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drodzy państwo, dzisiaj jeszcze w telewizji trwa o godzinie 16.30 wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy podczas obchodów 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej o godzinie 19 w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. A na koniec aktualności dnia posłuchajmy fragmentu audycji z 10 kwietnia 2010 roku, gdy do programu dodzwonił się dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Jest z nami dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Witamy, ojcze, szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcu. Dziękuję za taką reakcję Radia Maryja. Dziękuję wam, ojcowie, którzy jesteście na dyżurze, i wszystkim świeckim Bóg zapłać. W tej strasznej tragedii zginęli najlepsi synowie naszego narodu, najlepsze dzieci naszego narodu na służbie. Katyń pociąga następne ofiary. Też tak samo odbieram, usłyszałem to samo już od wielu ludzi. Pozostaje nam modlić się za tych, którzy zginęli, za ich rodziny i za całą Rzeczpospolitą, za ojczyznę. Nie wykluczałbym tu, nie mówiłbym, że to tylko lotnisko do niczego, czy w każdym razie samolot, rzeczywiście to wyśmiewanie prezydenta cały czas, to podkładanie nogi cały czas, czy nóg cały czas, doprowadziło chyba i do tego, że nawet samolotu nie mieli nowego, ile razy się on psuł. Bo co by to było, gdyby prezydent kupił nowy samolot, chciał mieć nowy samolot, dobry samolot, a nie taki. To wyśmiewanie Rzeczpospolitej, bo to było wyśmiewanie Rzeczpospolitej, ale nie chciałbym o tym mówić. Ja współczuję też bardzo gorąco panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. W tej chwili jest, wielu się niepokoiło, czy też był razem. Do mnie było wiele telefonów, nie wiem, mam nadzieję, że nie. Wiem, że mama jest też ciężko chora w tej chwili. Współczuję mamie bardzo gorąco i życzę bardzo dużo siły. Wszystkim współczujemy, wszystkim rodzinom, Kościołowi naszemu kochanemu polskiemu, Wojsku Polskiemu. Wspaniały ordynariusz Wojska Polskiego zginął. Wspaniały.
Wspaniali ludzie, wspaniali kapłani. Ludzie, ludzie no, wysokiej klasy, zobaczcie, pan minister Wasserman, jak zabiegał o prawdę, o sprawiedliwość. Ilu tych ludzi zginęło zresztą, tak. No i jeszcze jedno, pamiętajmy, to jest w sobotę, możemy powiedzieć, już miłosierdzia Bożego. W piątą rocznicę pogrzebu Ojca Świętego. I zapraszamy do modlitwy, jeszcze raz modlitwa za ofiary, modlitwa za rodziny i modlitwa za ojczyznę. Obyśmy wszyscy kochali ojczyznę i niech i oby ten liberalizm nie zwyciężył w ojczyźnie teraz. Czas się zastanowić wszystkim. Niech zwycięży dobro całej ojczyzny, wszystkich rodaków. Ten Katyń jeszcze mocniej niech mówi do nas. Bóg zapłać. Bóg zapłać, ojcze, szczęść Boże. To przypomnienie na gorąco rozmowy z 10 kwietnia 2010 roku. Ojciec Tadeusz Rydzyk telefonował wówczas na antenę, pytał i zachęcał do przemyślenia. Czyśmy to przemyśleli?